Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia są szczepieni Pfizerem, a dzieci w wieku od 5 do 12 lat Pfizerem Junior. Na szczepienie wymagana jest rejestracja, z tym, że czas oczekiwania jest dość krótki, bo średnie czasy to są od 3 do 7 dni. Dzisiaj szczepimy, następny dzień, w którym punkt szczepień będzie otwarty, to jest za tydzień w czwartek. Szczepienia prowadzone są w punkcie szczepień powszechnych w lewej części budynku szpitala w każdy czwartek. Za tydzień, 18 sierpnia, punkt będzie czynny od 14 do 16, ale w tym czasie też będą wykonywane szczepienia mobilne, czyli będą wyjazdy do domu. 25 sierpnia na przykład punkt czynny będzie od 14 do 16. Jeśli chętnych do zaszczepienia będzie więcej, wówczas będzie wydłużać się czas otwarcia punktu, dodaje Ewa Todorow. W Głogowie najrzadziej szczepione są dzieci.